Hmm? Kanał Do Diabła z grami wspierany jest przez sklep Perfect Blue. www.perfectblue.pl Wpadaj na mój Patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam wszystkich, mega serdecznie kanał Do Diabła z Grammy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o najciekawszych promocjach na Nintendo Eshop. No, muszę wam przyznać, że jest kilka naprawdę mega konkretnych, dlatego lecimy. E, moi drodzy, Mario Rabbit and the Kingdom Battle za 55 zł i 95 groszy, czyli potężny hydraulik łączy siły z kurlikami po to, aby tutaj, że tak powiem, demontować za pomocą swoich laserowych blasterów przeróżnych przeciwników. Gra generalnie, biorąc jest to taka, wiecie, to jest taka taktyczna rozgry rozgrywka w stylu na przykład x tak? Tytuł naprawdę zebrał całą masę fanów, ludzie bardzo sobie go chwalą. Ja to mam już od kilku lat na półce, ale nadal jakoś jeszcze nie miałem takiego, nie wiem, kurczę, drygu, żeby odpalić, nie? Dwójka jest podobno świetna. Graveyard Keeper. Za 20 zł jest to, słuchajcie, farming sim, jednak zamiast tutaj e, zbierać sobie pomidorki, albo sadzić ziemniaczki, będziemy budować grobowce, chować trupy, przeprowadzać mysze i tym podobne. Kiedyś się w to zaopatrzę. Podobno naprawdę fantastyczny tytuł, który dla wielu osób jest nawet lepszy niż Stardew Valley. Widziałem takie właśnie też e, opinie, no oczywiście pod warunkiem, że nie przeszkadza wam, wiecie, sianie zwłok. No. Jeżeli jesteśmy w wesołych klimatach tego typu, no to Cult of the Lamb za 60 zł. Słuchajcie, gra jest generalnie rzecz biorąc połączeniem takiego, powiedzmy, że farming sima, jednak tutaj większość rob roboty będą dla nas wykonywać w nasi kultyści, ponieważ w grze, słuchajcie, jesteśmy władcą kultu, tak, i nas będą tutaj czcić i wyznawać, z takim gameplayem, ala powiedzmy Binding of Isaac i Hades, jednak z niezbyt rozbudowanym systemem walki, jeżeli mielibyśmy to porównać do Hadesa i to całość tworzy naprawdę bardzo fajną mieszankę, ponieważ gameplay dzieli się właśnie na te sekwencje, w których będziemy zarządzali naszą wioską, odprawiali msze, tutaj dbali o naszych, że tak powiem, wiernych lub ich karali i będziemy w drugich sekwencjach Latali, słuchajcie, bo przy różnych światach tam zdobywali kolejne przedmioty, bronie pieniądze, żeby nasz ten właśnie kult rozbudowywać, uwielbiam tę grę, recenzja jest na moim kanale, tak więc szczerze was do niej zapraszam. The House of the Living Dead za 24,99 to naprawdę, słuchajcie, fantastyczny, moim zdaniem rail shooter, czyli wiecie, taka strzanka na szynach, w której my tak naprawdę tylko i wyłącznie sterujemy celowniczkiem, tak zamiast, wiecie, no nie chodzimy postacią, tylko grzejemy z naszych gnatów do przebrzydłych zombie oraz całej masy innych mutantów. Słuchajcie, gra wygląda na swój na, naprawdę bardzo ładnie, dodatkowo jeszcze po da bardzo taką szybką i wartką akcję, no to jest wiecie, remake mega klasyku, mega klasyka w sensie. Dodatkowo możecie sobie pograć w dwie osoby na jednym ekranie, co jest jeszcze fajniejszym sposobem na jej przejście. No i cena jest dobra, nie? Tylko pamiętajcie, że tego typu tytuły no to jesteście w stanie skończyć w Godzinka jednak, cały ten core gameplayu polega głównie na tym, żeby właśnie robić sobie ponowne rany, zdobywać jakieś nowe ścieżki, bo tam mamy wybory ścieżek, a także wiecie, śrubować nasze wyniki. No, ja bardzo lubię, mega mi się to podobało. Street Fighter 30-lecie, moi drodzy, to słuchajcie, zbierań, zbiór wszystkich pierwszych Street Fighterów, tak? Czy będziemy mieli jedynkę, dwójkę Street Fighter Alpha 3, który uwielbiam, oraz te wszystkie wariacje. No, dla fanów, słuchajcie Street Fightera. Super sprawa, ja osobiście tego nie mam, ale planuję sobie go zakupić pewnego dnia w pudełku, no bo Street Fighter lubię, te stare szczególnie, a w tego nowego nie grałem. Tradycji musi stać się zadość i muszę Wam powiedzieć o tym, że Sinking City jest za 39 zł, A dlaczego jest to tradycja, jeżeli jesteście nowymi widzami, no to... No cóż, mówię o tej grze w większości materiałów o promocjach, a o grze powiem tylko tyle, żeby zobaczyć sobie recenzję, która jest na kanale Do Diabła z grami, bo sam tytuł jest fantastyczny. To samo tyczy się gry Eastward. 93-95, jeden z moich ulubionych tytułów indie, łączący klimat, powiedzmy takiego Earthbound, z gameplayem w stylu The Legend of Zelda, z fabułą delikatnie nawiązującą, znaczy, no, nawiązującą troszkę mi się osobiście kojarzącą z The Last of Us. Oczywiście, wszystko bardziej podlane takim, wiecie, lighthartowym klimatem. Uwielbiam Eastward, fantastyczny e, soundtrack, fantastyczna grafika. No, i gra też jest świetna. Zapraszam Was do mojej recenzji. Moi kochani, kolejny tytuł, czyli Ternip Boy Rubs a Bank za 54 zł, to gra, w którą teraz tłukę po prostu jak szalony. No, jest z pewnością jej recenzja pojawi się na moim kanale. Jest to, słuchajcie, kolejna e, wariacja na temat roguajka. -like e, tylko tutaj wcielamy się w postać pana rzepki, tak, który będzie musiał napadać na banki. Mamy swój hub, który jest taką mafijną, że tak powiem, kanciapą. Tam mamy Swoich, oczywiście, przy różnych e, pobratymców, którzy nam będą dawali różne ulepszenia, no i ruszamy na bank i, i przedzieramy się przez jego kolejne poziomy. Bardzo fajne, świetna muzyka. Słuchajcie, miodny gameplay. E, jeżeli chodzi o gameplay, to jest taki Twin Stick Shooter, tak? W sensie, że jedną gałką będziemy celować, e, a drugą się poruszać. Bardzo fajny tytuł, mi się na maksa podoba, aczkolwiek słyszałem jeszcze jakieś opinie, że na Nintendo Switch ma problemy z wydajnością, ale nie sprawdzałem. Jak sprawdzę, to w recenzji wam o tym powiem. The Cup. To gra, która jest platformerem, moi drodzy, który teraz bardzo mocnym przebojem wydarł się do serc cenzentów oraz przeróżnych właśnie tutaj dziennikarzy branżowych. Jest to platformer w takim postapokaliptycznym świecie. Sorry, się zapowietrzyłem, moi drodzy. W który gameplayowo bardzo mocno przypomina na przykład Limbo albo Inside, tak? Czyli nie mamy tutaj do czynienia z Metroidvanią, tylko takim bardziej platformerem z przeróżnymi zagadkami. I muszę Wam powiedzieć, że dla mnie ten tytuł Pamięta się naprawdę bardzo, ale to bardzo interesująco. I kurczę, może to sprawdzę, jeżeli mam być z wami szczery. No, ciekawy ten kab. E, Chris Tales, czyli słuchajcie, japoński RPG z... Turowym systemem walki, w którym mamy mechanika, zarządz... mechanikę przechodzenia do przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości, no i słuchajcie, możemy też podziwiać naprawdę świetną grafikę, generalnie rzecz biorąc, nigdy w tę nie grałem, jakoś jej Art Style do mnie do końca nie przemawia, jednak trzeba przyznać, że ono robi wrażenie, nie? Kurczo, ładnie to wygląda, no, może kiedyś będę miał okazję ograć. Ale ogólnie Crystal z... ten zebrał naprawdę mega dobre oceny, tak więc tutaj, jeżeli lubicie japońskie RPG. I ten art style Wam pasuje, no to bierzcie śmiało. Shanty and the Pirate Scares za 32,40 zł to podobno bardzo dobry platformer z przepiękną pixelartową grafikę, grafiką. Nie wiem, bo nie grałem, ale podobno jest świetny. Za to grałem w Shanty and the Half Genie Hero za 48,60 i mogę potwierdzić, że jest to fantastyczny słuchajcie, platformer z przepiękną, tym razem nie pixelartową, ale taką ala malowaną ręcznie grafiką, w której wcielimy się w panią Jinkę. I będziemy naparzać przeciwników, walczyć z ogromnymi bossami. No i generalnie rzecz biorąc, bawić się naprawdę super. No, gra jest mega dobra i nie wiem, czy przypadkiem nie ma recenzji na kanale. Muszę sprawdzić. A jeżeli nie ma, to muszę nagrać. Capcom Beat'em Bundle to jeden z moich absolutnie ulubionych składaków, zawierających całą masę bardzo dobrej jakości bit które mają już ponad, wow, niektóre nawet 30 lat. Między innymi będzie tam Final Fight albo Fantastyczny Kapitan Commando. Słuchajcie, dla osób, które lubią sobie pograć w koopie, no, to jest to pozycja absolutnie wyjątkowa i obowiązkowa. Polskowa. Naprawdę słuchajcie, zestaw chyba tam bodajże 6 fantastycznych chodzonych biatek w cenie 42 zł. Kolejny tytuł to Remattered Broken Porcelain. E, nigdy w niego nie grałem, podobno jest zabagowany, ale ponoć jest świetny fabularnie. Jest to kontynuacja Remaderd, czyli gry, w którą grałem. I w sumie to doceniam, ale jej nie skończyłem. Tak, To są takie horrory w stylu bardziej Clock Tower, że będziemy uciekali przed naszymi tutaj oprawcami. No i poznawali fabułę, która podobno jest naprawdę na mega, alto, mega wysokim poziomie. Kolejny tytuł, moi drodzy, to In Sound Mind, czyli pierwszoosobowy horror, w którym będziemy wydzierali się do umysłów przeróżnych psychopatów. Tytuł posiadam w pudełku. No i jeżeli mamy z wami szczerze, to powiem wam tak. No, za te 14:40 warto. Gra generalnie rzecz biorąc zebrała naprawdę mega wysokie oceny na innych niż Switch Platform. A problemem wersji Switchowej moim zdaniem jest jakoś portu, no bo kurczę, grałem w to szczerze u siebie, no i nie wygląda to najlepiej, nie? szczególnie w handheldzie. Eee, no ale Outer Worlds też mi się na początku nie podobało, a potem wsiąkłem, dlatego może poczekajcie po prostu na moją recenzję, bo na pewno się na kanale pojawi. Marita Boy za 20 zł to ponoć bardzo dobra gra zręcznościowa, która świetnie odnajduje się w klimatach lat 80 oraz w klimacie serialu Tron. Nie wiem, nie grałem, ale wielokrotnie mi tą Martę Boy polecaliście, więc teraz ja mam ją również polecam w najlepszych tutaj właśnie promocjach. Moi drodzy, kolejny tytuł to Le Grand Legacy. Mam tę gierkę, kupiłem ją kiedyś za 8 zł na Nintendo eShop, więc może kiedyś jeszcze traficie taniej, ale... Jest to, słuchajcie, japońskie RPG w stylu graficznym gier z PlayStation 2, czyli mamy renderowane tła, najczęściej takie, wiecie, malowane, podobno ręcznie, i trójmiarowe postaci. Gra jest naprawdę spoko, posiada naprawdę taki... Mm, no, mi do końca nie pasujący, ale też za krótko w to grałem system walki, moim zdaniem troszeczkę zbyt dużo jest z nim udziwnień, ale same starcia pod kątem wizualnym robią robotę, tła są naprawdę ładne. No i przygoda jest podobno ostarczająca na jakieś 30-40 godzin. No to jeżeli wiecie, macie tam jakieś luźne 16 złotych, a chcielibyście sobie pograć w dobrego japońskiego RPGa, no to szczerze zapraszam. Dwie części komandosa, komando z dwójka za 60 złotych Remastered oraz z trójka za 90 zł, moi drodzy, są dostępne w promocjach właśnie na Nintendo. E Shop, ja wiem, że te tytuły są przez wiele osób uwielbiane, dlatego o nich mówię. Ja za komandosem nie przypadam, chociaż grałem. Anomaly Agent to gra, o której mówię, bo najprawdopodobniej pojawi się jej recenzja na kanale, która. Jest takim retrofuturystycznym platformerem z przepiękną, moim zdaniem, pik pikselową grafiką i bardzo szybką akcją. No to będę chciał sprawdzić. Tutaj, jeżeli wiecie, jesteście najrandżniejszy na ten tytuł, to sobie możecie go wziąć. Za 51 zł. Jest w promocji, ale ja bym czekał do mojej recenzji. Jednak warto jest mieć go na uwadze. For a vast future. No to słuchajcie, gra kosztuje mniej niż nie wiem co, niż duża paczka chipsów i mm, trochę w nią pograłem. Jest to taki stylizowany na gry z Boya, no chyba z pierwszego Boya w sumie, e, japoński RPG. W sensie nie wiem czy to japońska gra. RPG w postapokaliptycznym post świecie i widać w mm, tym, e, For a vast future, że Twórca naprawdę bardzo duże, że tak powiem, bardzo dużą uwagę przywiązał do opowiadania całej historii świata, tego, wiecie, storytellingu i takiego budowania całego lore świata, bo tym kątem jest naprawdę mega bogata. Ma fajny, turowy system walki i może kiedyś o niej pogadamy, słuchajcie. Capcom Fighting Collection to kolejna kolekcja Capcomu na dzisiejszej liście i jest równie fantastyczna. Będziemy tam mieli wszystkie części gier, takich jak Dark Stalkers. Mamy tam chyba jakiegoś. Też czytwać teraz tego, co pamiętam, możliwe, jednak dla mnie, słuchajcie, ta, ta, ta kolekcja była Głównie pod znakiem tych Darkstalkerców, czyli takiej oldschoolowej biatyki jeszcze z czasów pierwszego PSX-a, w której tłuką się postaci z horroru. Blasphemous Bundle to zestaw jedynki i dwójki Blasphemusa, czyli fantastycznych, takich bluźnierczych i mega ponurych, okraszonych pięknym pixelartem Metroidvanii, polanych religijnym sosem za 30, za, Jezu, za 30, za 139 i 68, słuchajcie, groszy. No, myślę, że tutaj... Co wy na to sądzicie, co? Jak ktoś nie ma, to cholernie polecam. Jeżeli lubicie sobie na maksa ryćberet jakimiś, kurczę, totalnie dziwnymi e, horrorami, no to mogę wam, no nie wiem, czy polecić, no bo skończyłem tę grę, ale nawet nie nagrywam jej słuchajcie, jest gra Madert za 20 zł, w której... Eee, hmm, przybywamy do domu, w którym mieszka nasza matka, która wygląda jak manekin robot i strasznie gra, jest pochzaniona, jest takim bardziej, no w sumie, jak symulatorem chodzenia z ciężkim klimatem. Mi to jakoś nie wiem. Hmm, po powiem Wam tak, mi nie sprawiała przyjemność przechodzenie tej gry. Jednak doceniam e, popieprzenie fabuły, oraz to, że komuś, nie wiem, no, że została w ogóle stworzona. No, bo wiecie, ja Paratopik na przykład wysoko oceniłem na kanale, a wiem, że dla wielu z Was to jest badziew, nie? Dlatego po prostu mówię, to jest tytuł Ala Paratopik, tak? Czy taki wiecie, godzinna, półtorej godzinna przygoda określona klimatem takim, no mega popieprzonym, mrocznym? No, nie do końca dla mnie, ale może komuś z Was, z was przypasuje. No, jest akurat na promocji za dwie dyszki. Dobrze, moi drodzy słuchajcie, obiecuję Wam, że te materiały o promocjach będą teraz też Troszeczkę częściej. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Napiszcie mi coś w komentarzu. Dla zasięgu moi drodzy, dodatkowo jeszcze rozważcie wsparcie mojego kanału na Patronite. Im więcej Was jest, tym więcej jestem w stanie do Was nagrywać odcinków. A jeżeli nie chcecie tego robić, no to oglądajcie reklamy do końca, ponieważ dzięki temu mogę, słuchajcie, jakoś tam wiecie, z kanału zarobić na e, puszkę. po te Pepsi, lubię Pepsi. Jak je Pepsi, to jest zawsze fajnie, no, bo odchodzi do wiadomo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie cześć.